tego chcecie robić aferę, a nie z tego. A niech pan nie przeszkadza przez chwilę. No, zadaje pan pytania, na które nie pozwala pan odpowiedzieć. Zakrzykuje pan. Niech pan pozwoli odpowiedzieć. Na konferencji prasowej polityków suwerennej Polski w Sejmie doszło do burzliwej awantury. Patryk Jaki, nie wytrzymawszy wybuchu, zakrzykuje pan. Krzyczał, zwracając się do jednego z dziennikarzy. Co się wydarzyło? W czwartek politycy suwerennej Polski zorganizowali konferencję prasową, na której omawiali przeszukania przeprowadzone przez służby w domach m.in. Zbigniew Ziobry. Sebastian Kaleta pytał o napad na dom ministra Ziobry w trakcie jego poważnej choroby. Zaklejono kamery, zniszczono dom i zabrano tablety jego dzieci. Pytanie brzmiało, czy to jest państwo prawa? Czy to jest europejskie, uśmiechnięte państwo? W odpowiedzi Patryk Jaki zwrócił uwagę na teczki, które znaleziono w domu Zbigniewa Ziobry. Były to prokuratorskie akta dotyczące ojca polityka. Jeden z dziennikarzy próbował zadać pytanie, ale europoseł suwerennej Polski nie pozwolił. Ale niech pan nie przeszkadza przez chwilę. Zadaje pan pytania, na które nie pozwala pan odpowiedzieć. Zakrzykuje pan. Niech pan pozwoli odpowiedzieć. Wybuchł Patryk Jaki. Ta gorąca wymiana zdań na konferencji w Sejmie wywołała spore poruszenie. Politycy, emocje, pytania bez odpowiedzi to wszystko składniki burzliwego politycznego wydarzenia, które zostanie zapamiętane na długo. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.